Zbigniew Ciosek z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą mówi o wykorzystaniu funduszy strukturalnych przez organizacje polonijne. Nasz departament odpowiada za przeprowadzenie konkursu, w którym są przyznawane dotacje na projekty infrastrukturalne, projekty dotyczące remontów, rozbudowy, modernizacji ośrodków polonijnych na całym świecie. Jesteśmy w tej chwili w fazie planowania budżetu na przyszły rok. Z całego świata spłynęły do nas propozycje zadań priorytetowych i przed nami zadanie niełatwe wybrania tych zadań, które w przyszłym roku będą priorytetem naszego ministerstwa. Kilka projektów zostało zaproponowanych także przez organizacje tutaj z Chicago i okolic, ale także są już realizowane projekty i te też chcieliśmy odwiedzić, zobaczyć, jak wyglądają postępy prac. 8 sierpnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kota. Sama osobiście nigdy nie byłam kociarzem, dopóki nie otworzyłam fundacji, dopóki nie nadarzyła się taka okazja, że musiałam pomóc kotom. Tego kota, którego trzymam tutaj na rękach, jest to kot, którego zabrałam z ulicy rok temu. Kot nie zawsze jest chętny do tego, aby się przytulać, aby go głaskać, aby być z człowiekiem, siedzieć u człowieka. To zależy od kota. Bardzo jak od 4 lat, odkąd otworzyłam tą fundację, nie zaczęłam zajmować się zwierzętami, bo pomagałam przedtem dzieciom z domów dziecka i pomagałam ludziom po prostu. Tak w momencie, kiedy otworzyłam tą fundację, zaczęłam interesować się zwierzętami i czytać bardzo dużo na temat zwierząt. Jedną z takich ciekawostek, zmieniając totalnie temat, to jest to, że wszyscy ci, którzy posiadają kota, jest to scientific proof, żyją o 5 lat dłużej. Także tu jest taka dobra wiadomość. Jeżeli są rodziny takie, które mają problemy finansowe, proszę zadzwonić do fundacji, my przywieziemy karmę. My pomożemy, mamy takie możliwości, przywieziemy karmę po to, żebyście mogli je dokarmiać. W niedzielę odbył się coroczny piknik organizowany przez Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Policjantów. Dzisiaj właśnie mamy doroczny nasz piknik. W sumie bardzo dobrze nam wyszedł. Na początku nam pogoda nie sprzyjała, no ale teraz już wszystko poprawiło się. Mamy bardzo fajnych ludzi, którzy przyszli, bawią się z nami i wspomagają nas. Ludzie słuchają, bo ostatnio zrobiłam właśnie o tych religious exemption, jak to... Well, we got in entries of police force in Chicago. Musimy skierować więcej policjantów do środków komunikacji publicznej. Również należy lepiej zaopiekować się emerytowanymi policjantami. Musimy stworzyć lepsze warunki pracy dla policji. Nie mogą pracować 7 dni w tygodniu, potrzebują czasu wolnego. Musimy ich zachęcać i wspierać. Oni są naszą pierwszą linią obrony. Wspieranie policjantów to jest mój cel, jeśli wygram wybory. Bezpieczeństwo to dla mnie priorytet. Obecne prawa działają przeciwko policji i musimy to naprawić. Jestem tu dzisiaj, aby pokazać moje wsparcie dla naszej policji. Coraz mniej ludzi, coraz mniej młodych chcę przyjść pracować do policji, bo widzimy, co się dzieje, prawda? Coraz mniej mamy praw, a coraz więcej mają praw ludzie, którzy nie powinni mieć tych praw. Czyli coraz więcej praw mają ci, co to prawo łamią. Dziękuję. Dokładnie, tak. W miniony weekend odbyła się pielgrzymka do Doylestown w Pensylwanii, czyli amerykańskiej Częstochowy. Jest to 35. pielgrzymka z Great Meadows do amerykańskiej Częstochowy. W tym roku zwykła, niezwykła, dlatego że po 2-letniej przerwie spowodowanej COVID-em i obostrzeniami przez 4 dni przechodzimy 60 parę mil, czyli prawie 100 kilometrów. Od czwartku do niedzieli w południe, kiedy to wchodzimy do amerykańskiej Częstochowy, do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Ale tutaj to jest ten duch, który nie zaginął. Nie, on nigdy nie zaginie. I nawet z taką ilością wody przeżyjemy. Jesteśmy pielgrzymami na ziemi. A tutaj jest okazja do Maryi kroczyć, gdzie można sobie wsiąść w samochód 1,5 godziny. Jesteśmy w Częstochowie. Ale to jest zupełnie co innego. Żeby iść, to jest ten trud poznania ludzi, poznania siebie. Ja siebie mam okazję poznać. Ile mam miłości dla tego pielgrzyma obok mnie, ile mam miłości, ile mam cierpliwości dla tych, którzy idą z tyłu. Jest okazja pomóc innym ludziom po drodze. Nie jest trudno, tylko trzeba tak myśleć do przodu, myśleć dobrze, modlić się i dobrze idzie wszystko. Widzę, bardzo dużo jest młodzieży, ogólnie dzieci, takich 18 lat. Ja idę z rodziną i z kolegami, koleżankami i z bratem.
Słońce gojące, ciężko mi się idzie, bardzo chciałem kończyć tą pielgrzymkę bez fenu, a słońce było gojące i stopy mnie bolały. Trójkąt Solidarności w Chicago przyciąga mieszkańców wieloma wydarzeniami. Można między innymi zobaczyć koncerty, które nawiązują również do polskich tradycji. Zaledwie kilka dni temu odbył się koncert muzyki klezmerskiej. Działacz polonijny Daniel Pogorzelski, który zabiegał o nadanie nazwy Trójkąta Solidarności, powiedział, że choć polska obecność na Jackowie sięga XIX wieku, ta część miasta miała historyczną rolę w przyjmowaniu polskich zesłańców z ruchu Solidarności w latach 80. Członkowie Solidarności również w Chicago, jak i w Polsce odegrali kluczową rolę w rewolucji, która przyniosła pokojowe czasy w Europie. Nazwa tego placu honoruje to dziedzictwo. Co jeszcze potężniejszy ruch na rzecz zmiany nazwy na Trójkąt Solidarności był wspierany przez osoby, które same nie pochodzą z Polski lub nie mają żadnych polskich korzeni. Po prostu czuły ducha Solidarności z nami. Koncerty będą organizowane w Trójkącie Solidarności przez 9 lat. Krakowska dzielnica Kazimierz jest pełna muzyków, którzy grają muzykę tradycyjną klezmerską. Podczas tych wydarzeń możemy słuchać tej tradycji w Chicago z Chicken Fat Klezmer Orchestra, podkreśla Daniel Pogorzelski. Jestem główną wokalistką Chicken Fat Klezmer Orchestra. Jesteśmy zespołem wywodzącym się z Old Town School of Folk Music. Gramy koncerty w Chicago. Teraz gramy koncerty na dworze, ale też czasami gramy podczas uroczystości bar mitzwy i na innych żydowskich świętach. Gramy muzykę klezmera. To rodzaj muzyki pochodzącej z Europy Wschodniej. Ludzie z Polski mogą być zaznajomieni z tą muzyką, ponieważ w Krakowie jest duża scena muzyki klezmerskiej. Śpiewam jidysz. Mój ojciec, który pochodzi z Polski, nauczył mnie śpiewać w tym języku. Kocham emocje i radość płynącą z tej muzyki i myślę, że to współbrzmi z wieloma ludźmi.